Wykaż, że ciąg AN jest malejący. Ciąg jest malejący wtedy, gdy każdy kolejny wyraz tego ciągu jest mniejszy od poprzedniego. Czyli wyraz AN plus pierwszy jest mniejszy od wyrazu N tego. Wtedy ciąg jest malejący. Potraktujmy to jako nierówność. Czyli przenieśmy wyraz nty na lewą stronę, czyli dostaniemy an plus pierwszy wyraz minus an ma być mniejsze od zera. Tak, po przeniesieniu na lewą stronę wyrazu an po prawej stronie nic nie zostaje, czyli mamy 0. Czyli żeby zbadać, czy ciąg jest malejący, musimy obliczyć różnicę an plus 1 minus an. Wyznaczmy więc wzór na n plus pierwszy wyraz. W miejsce każdego n musimy teraz wpisać n plus 1. Więc za tego n wstawiamy n plus 1. Tu mamy jeszcze plus 2. I za tego n w mianowniku również wstawiamy n plus 1. Uwaga, tutaj musimy użyć nawiasu, bo n był pomnożony przez 2, czyli całe wyrażenie n plus 1 również będziemy mnożyć przez 2. I tu mamy plus 3. Uprośćmy to wyrażenie, czyli dostaniemy w liczniku n plus 3, a w mianowniku opuśćmy nawias, czyli mamy 2n plus 2 plus 3. Jeszcze możemy wydziałać w mianowniku, czyli w liczniku zostaje nam n plus 3, a w mianowniku zostaje 2n plus 5. Teraz możemy już obliczyć różnicę an plus 1 minus an. W miejsce an plus 1 wstawiamy wzór na nasz n plus pierwszy wyraz, czyli mamy n plus 3 przez 2n plus 5. Teraz mamy znak minus i wstawiamy wzór na nty wyraz. Czyli nty wyraz to był wzór w liczniku n plus 2, a w mianowniku 2n plus 3. Musimy więc odjąć dwa ułamki od siebie. Żeby odjąć dwa ułamki, musimy mieć wspólny mianownik. Ustalmy ten wspólny mianownik. Musimy te mianowniki po prostu przez siebie przemnożyć, czyli w tym pierwszym ułamku w mianowniku mamy 2n plus 5 i w drugim ułamku, z drugiego ułamka dostaniemy 2n plus 3. Tak będzie wyglądał nasz wspólny mianownik. Dla drugiego ułamka oczywiście ten wspólny mianownik jest taki sam, czyli też przepiszemy 2n plus 5 i 2n plus 3. W pierwszym mianowniku na początku mieliśmy wyrażenie 2n plus 5, czyli to wyrażenie tu już było, czyli zostało sztucznie wprowadzone do mianownika wyrażenie 2n plus 3, czyli licznik również musimy przez to wyrażenie pomnożyć, czyli wcześniej w liczniku mieliśmy tylko n plus 3, a teraz dodatkowo mnożymy to jeszcze przez 2n plus 3. W drugim ułamku w liczniku było n plus 2. I teraz zobaczmy, co zostało dopisane do mianownika. W mianowniku mieliśmy wyrażenie 2n plus 3, czyli zostało dopisane 2n plus 5. Więc licznik również mnożymy przez takie samo wyrażenie. Teraz, gdy już mamy wspólny mianownik, możemy te ułamki dać na wspólną kreskę ułamkową. Czyli nasz wspólny mianownik przepisujemy. A liczniki będziemy odejmować. Od pierwszego licznika będziemy odejmować ten drugi licznik. W liczniku opuszczamy więc nawiasy, czyli wspólny mianownik przepisujemy. A w liczniku mnożymy tu każdy z każdym, czyli po kolei. Pierwszy element razy pierwszy to mamy 2n kwadrat. Teraz n razy 3 to jest plus 3n. 3 razy 2n to jest plus 6n. I 3 razy 3 to będzie 9.
Teraz uwaga, tutaj jest minus, który stoi przed nawiasami, więc on będzie dotyczył wszystkiego, co będzie w nawiasie. Tutaj mnożymy znowu każdy z każdym, czyli mamy n razy 2n, to jest 2n kwadrat. Tu mamy plus 5n, drugi razy pierwszy jest plus 4n i drugi razy drugi mamy plus 10. Teraz musimy jeszcze tylko opuścić ten nawias w liczniku. Czyli znowu nasz wspólny mianownik przepisujemy. Tu możemy wyredukować wyrazy podobne, czyli te 2n kwadrat nam zostaje. Tu będziemy mieli razem 9n plus 9. A teraz wszystko, co znajduje się w tym nawiasie, mnożymy przez minus. Czyli dostajemy minus 2n kwadrat. Tu możemy wyredukować wyrazy, czyli mamy łącznie 9n-ów. Z minusem to będzie minus 9n-ów. I jest tu plus 10, czyli będzie minus 10. Wspólny mianownik przepisujemy. I redukujemy wyrazy podobne. Skraca nam się 2n kwadrat. I skraca nam się 9n. W liczniku zostaje więc nam 9 minus 10, więc minus 1. Pamiętamy, że n są to liczby naturalne i n jest większy bądź równy 1. Czyli w pierwszym nawiasie mamy liczbę naturalną pomnożoną przez 2 i dodane do niej 5. Czyli na pewno jest to nadal liczba naturalna, czyli większa od 0. Tym bardziej, że n było większe bądź równe 1. W drugim nawiasie mamy podobnie. Mamy liczbę naturalną pomnożoną przez 2 i dodane 3, czyli na pewno jest to również liczba większa od 0. Czyli cały nasz mianownik jest większy od 0, bo liczba dodatnia razy liczba dodatnia daje nam liczbę dodatnią. Natomiast w liczniku mamy minus 1, czyli cały licznik jest mniejszy od 0. Jeśli podzielę liczbę ujemną przez liczbę dodatnią, to uzyskam liczbę mniejszą od 0. Czyli nasze wyrażenie an plus 1 minus an jest mniejsze od 0. W ten sposób wykazaliśmy, że ciąg an jest malejący.